Poznaliśmy też uczestników drugiej edycji Azji Express i mnie ciekawi, ponieważ jak z Julią cały czas tak pracujecie, to może byście się wybrali na taką podróż z plecakiem za $1. Słuchaj, jakby ci to powiedzieć. Gdybyśmy nie mieli dzisiaj premiery, to może byśmy jechali gdzieś w świat z $1 w plecaku. Ale to jeszcze nie teraz. Przyszło nam to przez myśl i przez różne inne kanały, ale cóż, dla mnie oczywiście udział w takim programie niesie za sobą mnóstwo różnego rodzaju plusów, pewnie też minusów, nie wiem, bo nie brałam udziału, ale na razie jestem tak mocno osadzona w Polsce, jestem tak bardzo poograniczona terminami, ponieważ gram chyba już w 5 spektaklach. W związku z czym praktycznie nie mam wolnych dni i naprawdę znalezienie wolnego tygodnia jednego na urlop graniczy z cudem. Do tego jeszcze już nagrywam różne rzeczy. Na zapas. Nie ma szans w ogóle, nie ma takiej opcji. Mam kalendarz zaplanowany co najmniej na rok w przód, jeśli nie więcej. Więc nie mogłabym po prostu tego zrobić, nawet gdybym bardzo chciała. Ale Filip byłby tym takim kompanem odpowiednim? A czemu nie? Oczywiście. Mogłoby być. Nie wiem, czy by chciał. Musiałabym go spytać.